Mimo pewnych różnic, wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga. Zarówno dla nas, jak i dla osób obrządku prawosławnego święta wielkanocne wyglądają podobnie. A niestety tegoroczne święta wielkanocne dla osób z Ukrainy przebywających w naszym regionie są inne niż zwykle. Dlatego podczas święcenia pokarmów wszystkim tym osobom towarzyszyły łzy wzruszenia. Była też przejmująca chwila. Dzisiaj do kościoła pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Mszanie Dolnej przyszli ci, których przyjęliśmy do naszej wspólnoty, aby w pokoju i spokoju mogli poświęcić pokarmy i obchodzić swoje święta wielkanocne. Uroczystość zmartwychwstania mamy radować się podczas wspólnego świątecznego posiłku w naszym domu rodzinnym. Ta tradycja jest obecna nie tylko w naszym ojczyźnie, ale także w naszym bracie i siostrze. Dlatego przynieśliście dzisiaj do pobłogosławienia niektóre pokarmy, jakie spożywać będziecie w rodzinnym gronie bliskich sobie osób, a duchowo odczuć się z tymi, którzy pozostali w ojczyźnie, w Ukrainie. Będziemy prosić, aby Chrystus pozwolił Wam przeżyć te święta w pokoju, radości i aby umocnił Waszych bliskich, by nagrodził trudy Waszych ojców, rodziców, braci, a przebaczył winy wszystkim tym, którzy wyrządzają krzywdę i wszystkim tym, którzy przynoszą niepokój. Mówił po wieczornej mszy świętej w sobotę do zgromadzonych wiernych z Ukrainy ksiądz Jerzy Raźny, proboszcz mszańskiej parafii. To był szczególny moment, ale też i chwila zarówno dla gości z Ukrainy, jak i dla księdza Jerzego, który właśnie w sobotę obchodził swoje imieniny. Księże Jerzy, życzymy dużo zdrowia i wytrwałości w pełnieniu posługi kapłańskiej.